No teraz akurat jest wykonywany taki balsam odżywczy do ust na zimę. Staramy się zachęcić Opolan dzisiaj, to jest reużytkownią, do stosowania naturalnych kosmetyków, naturalnych produktów. Do pielęgnacji robimy balsamy i sól do kąpieli. My tutaj bazujemy na wosku pszczelim, na masłach roślinnych, masło szea, masło mango i naturalne sole do, do kąpieli, sól morska, sól epsom, magnezowa. Długo trwa przygotowanie taki, takiego balsamu czy właśnie soli? Do 15 minut staramy się to zrobić w warunkach przyspieszonych dzisiaj. Natomiast jakbyśmy chcieli się przyłożyć, to tak myślę, że można się pobawić pół godzinki taki balsam jest gotowy. To trudne zadanie. No tak trochę wymierzyć, ile trzeba wrzucić, to tak trochę jest. Mhm. No i co potem? Wrzucamy te składniki i co dalej? Potem trzeba mieszać i żeby wyszło taka... Potem wrzucamy jej do, żeby wystygła. I potem wychodzi taka pomada. Będziesz wykorzystywał to w tym okresie jesienno-zimowym. Nie, mama będzie korzystała. A, czyli to prezent dla mamy. Tak. Po tych trzech latach możemy powiedzieć, że tak, że reużytkownia spełnia swój cel, przede wszystkim cel edukacyjny, czyli jest to miejsce, gdzie mówimy mieszkańcom o odpadach, o tym, jak zapobiegać powstawaniu odpadów, bo to jest najważniejsze. Powiem nieskromnie, że chyba nam się udaje, bo już 48 ton rzeczy ponad tutaj trafiło do reużytkowni. W tym prawie 15 ton książek, więc tego jest bardzo dużo. Mieszkańcy bardzo chętnie nas odwiedzają. Ponad 80 tysięcy już mieszkańców do nas przyszło przez te trzy lata i sobie jak zebraliśmy te liczby, no to sporo i bardzo się cieszymy, bo po to tutaj jesteśmy, czekamy na mieszkańców. Część mieszkańców tylko przynosi rzeczy, bo robi porządki. Część do nas zagląda prawie codziennie, żeby znaleźć jakieś perełki, unikaty i rzeczy, które są dla nich ważne albo im się podobają. A część po prostu przychodzi na wymianę. Bardzo dużo mamy książek. No, my się z tego cieszymy. Zakładamy, że, że jednak książki cieszą się nadal dużą popularnością. Często ludzie przynoszą książki, zabierają, traktują trochę nas jak bibliotekę. No i dużo jest też takich pozostałości po naszych latach 80., często po likwidacjach mieszkań, ale te rzeczy tak naprawdę bardzo szybko znajdują nowych właścicieli. Na pewno są rzeczy takie unikatowe, takie, które się nie powtarzają, czyli tak zwane perełki, one najszybciej oczywiście schodzą. No na przykład to są kryształy, to jest porcelana, tak jak mamy tutaj zestaw na 12 osób oryginalnej porcelany. No to są takie rzeczy, które tylko trafiają się w reużytkowni. Zapraszamy serdecznie już tą sobotę na Wasz z przyozdobiania bombek metodą Kimekomi. Następnie y, zapraszamy serdecznie na wymiankę Ciuch Party, która będzie 30 listopada w Andrzejki. Zapraszamy, drogie panie, można znaleźć kreację na y, wieczór sobotni. A później będziemy robić aniołki z gipsu, już w takim typowo świątecznym klimacie. Muzyka